będzie jeden wiceburmistrz, będzie ich dwóch, no i czy w końcu będziemy mogli poznać już nazwiska osób, które razem z panem będą sprawowały władzę w Malborku? Oczywiście pierwszym wiceburmistrzem będzie Jan Tadeusz Wilki, zostanie jutro powołany, natomiast co do drugiego wiceburmistrza, powołamy go tylko wtedy, jeżeli znajdziemy fachowca od inwestycji. Jeżeli takiego fachowca się nam nie uda znaleźć, no to powoływanie kogoś, kto nie będzie potrafił nam tych inwestycji poprowadzić w sposób właściwy, jest moim zdaniem niepotrzebne. Więc szukamy osoby, która spełni nasze oczekiwania, jeśli chodzi o fachowość prowadzenia inwestycji, i wtedy takiego burmistrza państwo poznacie. O jakich konkretnie inwestycjach mówimy? Jest ten obszar taki konkretnie wydzielony, jakim właśnie drugim wiceburmistrz miałby się zająć? To znaczy, miałby się zająć inwestycjami ze środków zewnętrznych i ich prowadzeniem. Czy tutaj jakby rozmowy są już prowadzone, czy są jakieś kandydatury, które już u pana na stole są? Na pewno są, no bo pytanie raczej retoryczne tak naprawdę. Oczywiście, że są, ale pan również mnie rozumie, że ja tych kandydatur w tej chwili nie podam. Rozmowy trwają, szukamy rzeczywiście, nie szukamy w ujęciu partyjnym, szukamy w ujęciu merytorycznym, szukamy fachowca. Panie burmistrzu, kiedy więc poznamy już pełen skład, jeżeli chodzi o wiceburmistrzów, którzy będą rządzić razem z panem? Drugiego wiceburmistrza poznamy wtedy, kiedy znajdziemy odpowiedniego kandydata. Czyli może być to nawet pod koniec kadencji? Jeżeli nie będzie właściwy kandydat, myślę, że byłoby niegospodarnością zatrudnianie kogoś, kto nie poprowadzi nam tych inwestycji, a będzie brał, no nie ukrywajmy, wysoką pensję. Panie burmistrzu, największe wyzwanie w pana ocenie przed rozpoczynającą się właśnie kadencją, będzie ona trwała 5 lat, myślę, dosyć ważna i istotna, jeżeli jeszcze chodzi o wykorzystanie środków unijnych, jakie te pierwsze, najważniejsze decyzje z pana strony zostaną podjęte i co w tej kadencji uznaje pan za największe wyzwanie dla siebie? Oczywiście największe wyzwania to dokończenie środków, wydawania środków unijnych, ten obecny budżet, który będziemy za chwilę z Radą procedować, to kolejne 34 miliony inwestycji, ale również myślimy o tych inwestycjach z programów rządowych, które się pojawiły. Tymi najważniejszymi wyzwaniami są chyba drogi i jeśli chodzi o infrastrukturę mieszkaniową. Tutaj mamy rzeczywiście dużo do zrobienia i tą kadencję chcemy poświęcić na poprawę i jakości dróg w mieście, i na zwiększenie ilości mieszkań na wynajem, czy to komunalnych, czy w ujęciu socjalnym, czy w ujęciu TBS-owskim, dlatego że te listy oczekujących są bardzo długie. Oczywiście tym takim medialnym też, ale myślę, że bardzo ważnym elementem jest budowa basenu, o którym mówi się, że jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową, to stoimy już nieźle w mieście poza tym jednym elementem, brakiem pływalni, która zapewni możliwość uprawiania tego sportu tym wszystkim, którzy uprawiają go sportowo, ale również wszystkim tym, którzy chcą rekreacyjnie na ten basen się udać. Już od razu, jak już burmistrz podkreślił to, co jest jakimś problemem bądź wyzwaniem, tutaj padł basen. Mówiliśmy ostatnio, jeszcze rozmawialiśmy, chyba jedna z ostatnich rozmów nasza przed zakończeniem poprzedniej kadencji, mówiliśmy o kinie, więc chciałbym od razu zapytać, jakie są te ustalenia, no bo do końca października tutaj nie udało się jednak sfinalizować wszystkiego tak, żebyśmy mogli już zasiąść w tych fotelach i pierwsze projekcje zobaczyć. No projekt porozumienia już mamy, umowy, natomiast no, rzeczywiście tutaj są potrzebne jeszcze pierwsze obrady, już takie merytoryczne Rady Miasta, żeby zawrzeć to w wieloletniej prognozie, ponieważ my podpisujemy umowę nie na rok, nie na ten rok budżetowy, a do końca roku 2020, więc musimy mieć to w wieloletniej prognozie finansowej i myślę, że do końca roku seanse już się rozpoczną w kinie. Jeżeli chodzi także o te ciała doradcze, czy będą one nadal wyglądały tak jak w poprzedniej kadencji, może będzie powołane jakieś nowe ciało, czy będzie także funkcjonowała oczywiście Rada Gospodarcza przy burmistrzu, która oczywiście ma służyć doradzaniu w tych kwestiach przedsiębiorców, którzy na naszym terenie działają, no i miejmy nadzieję, których uda się jeszcze przyciągnąć w trakcie nowej kadencji. No myślę, że te rady, które już działają, będą działały nadal. Też akurat kadencja Rady Gospodarczej zbiegła się z końcem kadencji samorządu, więc za chwilę będzie ogłoszony nabór do Rady Gospodarczej. Podpisaliśmy również takie porozumienie z ogrodami działkowymi właśnie, jeśli chodzi o utworzenie takiego ciała doradczego związanego z gospodarką w ogrodach działkowych i pewnie za chwilę przystąpimy do tworzenia takiego ciała, takiej rady, czy to będzie rada, czy będzie to się nazywało inaczej, ale będzie takim ciałem doradczym dla burmistrza.